Jedyne, o czym pomyślałam podjeżdżając do linii startu, to powiedziałam sobie, że to jest dla Nat. Bo to jest moja siostra przede wszystkim i ja na nią w tej sytuacji patrzę jak na siostrę i chcę jako ta starsza trochę ją chronić i trochę czuję, że nie do końca wiem jak to zrobić, ale ona wie, że ja jestem obok i teraz już jej nigdzie nie puszczę i zrobię wszystko, żeby ona jako siostra, jako człowiek, jako moja kochana siostra wytrzymała tą sytuację. Ja wciąż wierzę, że jeszcze coś dobrego nas tu czeka i ja będę się tego trzymać. Wiem, jak jest trudno, ale chcę się trzymać tego, że jeszcze, że to się odwróci.